Witam, witam serdecznie wszystkich moich widzów i dzisiaj będziemy grać w grę Arbalester firmy Sega, a gra jest z 89 roku. Jest to typowa strzelanka, jak wszyscy widzimy. Czy jest łatwa, czy jest trudna, sam nie wiem, bo jeszcze w to nie grałem. Za chwilę się okaże. Jakaś tam domyślna punktacja. No więcej chyba wam o tym nie powiem, natomiast za chwilę się przekonamy, jak nam będzie szło. Wrzucamy tradycyjnie na początek trzy żetoniki, trzy kredyciki. Trzy kredyciki wrzucone i rozpoczynamy. Dobra. Co tu możemy robić? Możemy strzelać, to na pewno, to już widzę. Ale co więcej, bomby jakieś? Nie ma żadnych bomb, patrzcie. Jaki motyw? Nie ma bomb. Możemy tylko strzelać, nie wiem o co chodzi. Myślałem, że może pod którymś przyciskiem są bomby, ale widzę, że takowych bomb nie ma. Nie bardzo wiem, o czym mówią te ikonki, które tam mamy w lewym dolnym rogu tego wirtualnego telewizorka CRT. Jeżeli ktoś wie, to napiszcie mi może w komentarzach. No, tu widzę, że nie mogę tego zestrzelić, tego stateczku. No i teraz mnie rozwalili. No dobrze, mówi się trudno. A, ląduje teraz. Dobrze. Ładnie mi idzie zestrzeliwanie, natomiast... Ha. O. A nie, mogę też zestrzelić, no i mnie też rozwalili. Continue? No jasne, że continue. No, też pytanie. Oni nie wiedzą, że to ja gram i zawsze chcę kontynuację. Ja chcę zawsze kontynuację. Co mam nie chcieć? Skoro wirtualnych żetonów u nas dostatek, jak to się mówi. O, widzicie? Coś złapałem, ale ja nie wiem, jak tego użyć. Nie mam żadnej tutaj pod przyciskiem żadnej bomby, żadnego niczego. A, po prostu ja chyba wiecie co? Jak to działa? Szukam pod jakimś przyciskiem, żeby te bomby jakoś rzucać, których nie mam w tej chwili już chyba nawet. Jasne, że chcę. Ale nie mogę znaleźć żadnego przycisku, który by rzucał ten bomb. Może te bomby to są po prostu rzucane automatycznie. To, co widzicie tam w tej wodzie. To jest być może... No nie wiem. Ciężko wyczuć, jak to w tej grze to jest rozwiązane. No nic, na razie celujemy do samolotu. Przeciwnika. A, czekajcie, chyba już wiem. Jest chyba jedna bomba. Tylko nie wiem, pod którym przyciskiem. A może to samo się? No, zaraz zobaczymy. Dobra, teraz spróbuję... Nie, to nie to. Nie to, nie to, nie to. No, lądujemy. Dobra. Aj.
Coś mi średnio idzie, powiem wam. Było lepiej chyba. Oj. Continue, no jasne, że continue. A, nie mam tych kredytów, dobra. Wejdźmy sobie 10 krecików i lecimy dalej. Zobaczymy, dokąd uda nam się dojść. 10 kredycików wrzuconych zostało. I próbujemy jak najdalej nam się uda dojść w tej grze. O, coś złapałem, nie wiem co. Może bomba? O, znowuż coś. P, nie wiem co to jest, literka P. Jak wiecie, to podpowiedzcie w komentarzach. Co ja łapię, to o, tutaj widzicie P, kolejna literka, złapałem. Co to jest? O, zatopili mnie, zabili. No, nie ma żadnych przeciwników? Czyżbym już wszystkich do końca pokonał gry? No patrzcie, nie ma. Nie ma ochotnika, żeby ze mną walczył. A nie, jest. A, już po mnie. A, niestety znowu po mnie. Dobra. No i cisza. Cisza na morzu. O, lądujemy, no ładnie. Do bazy podziemnej jakiejś. No dobrze, lecimy dalej. Zobaczymy dokąd dojdziemy. Gierka fajna, można się zrelaksować. Przynajmniej ja się przy takich gierkach relaksuję. Bo nie wymagają one specjalnego myślenia, tylko po prostu się strzela, manewrując joystickiem tudzież padem, tak jak ja mam. Tutaj, o proszę, proszę. No i rozpierdzielili nas. Lecimy dalej, lecimy, nie śpimy, jak to niektórzy mawiają youtuberzy. Nie wiem jeszcze, ile kredytów mi zostało, przyznam szczerze. Bo chyba tutaj na ekranie nie ma informacji, ile jeszcze pozostało. Ale... już trochę żeśmy przeszli. O! O! Teraz to już zupełnie zdupcyłem. Mówiąc kolokwialnie. O nie, no znowu to samo. Ładnie. Ładnie, ładnie. Coś nie mam tych bomb teraz, patrzcie. Poprzednio miałem te bomby. Ich było sporo, a teraz nie mam żadnej. No jasne, że continue, no. Też pytanie. Trochę rwie obraz, ale to nie jest fizyczny automat, tylko emulator, przypominam. Dla tych, którzy nie wiedzą. Więc niestety drobne artefakty mogą się zdarzać. O, właśnie znowu coś rwie. Nie każda gra też chodzi poprawnie, to od razu mówię. Czasami zdarzy się, że coś właśnie nie do końca działa tak, jak powinno. No i tak jak na przykład w tej chwili widzimy ten obraz taki trochę podskakujący. Ja ten materiał zgrywam specjalnie w najwyższej możliwej rozdzielczości. Natomiast no, nie poradzę nic na to, że po prostu mi tutaj trochę to rwie. To już jest niestety wina emulatora i nic z tym nie zrobimy, kochani moi. Dobrze. No i lecimy dalej. Gra, powiem wam, trochę mi się wydaje monotonna. Nie wiem, jakie wy macie odczucia.
dla mnie jest ona odrobinę za bardzo monotonna. Bo tak naprawdę idziemy do przodu, idziemy i się nic nie dzieje, i strzelamy i tak. No. No zobaczymy, dokąd dojdziemy. O, mamy literkę P. O! Jakieś samonaprowadzające te pociski, patrzcie. O, nadziałem się teraz niestety. Oj, niedobrze. Oj. No muzyka, efekty dźwiękowe w tej grze jakoś na kolana nie rzucają. Patrzę, a 5 kredytów jeszcze mam, dobra. Dźwięk nie jest jakiś za specjalny, jak pewnie słyszycie. Nie wiem, tutaj mam ciężki też temat, żeby jeśli chodzi o poziomy głośności, powiem wam, pomiędzy tym mikrofonem, do którego mówię, a głośnością z gry. Bo nie mam monitoringu tych poziomów i po prostu zgrywam to na ślepo. Natomiast każda gra ma troszeczkę inny poziom głośności. Jedno są głośniejsze, drugie są cichsze i ciężko mi jest odpowiednio wybalansować to. Bo niestety tak jak już zgram, tak musi zostać. Nie ma możliwości potem skorygowania tego. A jak mówię, no każda gra ma poziom nieco inny. Więc czasami jest tak, że mnie za cicho słychać, a za głośno są efekty, a czasami jest dokładnie odwrotnie. Czyli mnie za głośno, a efektów nie ma. No. Ale niestety, no takie są uroki. I nic na to póki co nie poradzi. Mam nadzieję, że jest to co mówię, słyszalne w miarę dobrze. Efekty mam nadzieję, że też słychać. I możemy odczuć klimat ten właśnie z tej rozgrywki. Piszcie w ogóle w komentarzach, co sądzicie o tej serii gier retro, bo bardzo jestem ciekaw, jak jest to odbierane. No. Także zachęcam do jakiejś wymiany uwag. Oczywiście, jeżeli wam się podoba, to zachęcam do dania łapki w górę. Jeżeli wam się nie podoba, to oczywiście łapka w dół. Zapraszam do subskrypcji kanału. I do kolejnych odcinków również oglądania. Myślę, że będą równie ciekawe jak te, które były do tej pory. A tymczasem mamy, słuchajcie, no, ósemeczkę, już ósemeczkę, ósma stacja, ósma plansza. Ósemeczka. Nie pamiętam, ile tam mi zostało kredytów. Nie spojrzałem tym razem. O, rozwaliłem się o statek. O, coś wziąłem, ale nie wiem co, kompletnie nie wiem co. Literkę chyba P albo B. Też nie zwróciłem uwagi, bo to jednak tutaj troszeczkę to wszystko się szybko rozgrywa. A ja w ten pad naparzam przycisk fire, ile się da. No. Trzy kredyty zostały. Dobra, kontynuujemy. Oczywiście, że kontynuujemy. Ładnie kontynuujemy. Kontynuacja, tak jest. O to chodzi. A, już pokontynuowaliśmy. Rozwalili mnie. No, ale trudno się mówi. Takie to są gry. Na tym to polega. Od tego oni są. No dźwięk mi tutaj przypomina grę interfejsu Covox. Jak ktoś tam miał ZX Spectrum, to pewnie wie, o czym ja mówię. Istny Covox.
niestety. Oj. Znowu mnie zatopili. Kontynuacja. Oczywiście, że kontynuacja. Nie popuścimy mu. Do końca wszystkie żetony muszę wygrać. Skoro wrzuciłem już do emulatora żetony, to muszę je zużyć. Jak to się mówi? Sam się śmieję z tego, co mówię. No. No i znowu zajeżdżamy do bazy. No i lecimy dalej. Zrobiło, żeście pewnie słyszeli. O, znowu szumr zrobiło. Continue, no continue, jeden kredyt został. Także powoli rozgrywka będzie wkrótce dobiegała końca. Już długo chyba nie pociągnę na tym jednym kredyciku. Oj, literka D była tym razem chyba. Jak się dobrze tutaj zorientowałem. No nie, rozwalimy znowuż. Co za... O. Jeden statek został. No i zero statków zostało. Szybko mi to idzie, nie? Oj, niestety. Koniec filma. Zero kredytów. No trudno się mówi. Zobaczymy, czy będzie wpis. Czekamy do końca. Zero. Game over. No i co dalej? Jest wpisik, czy nie ma wpisiku? Jest wpisik, patrzcie. E, F, G jest. Co ja robię? E? L? Gel? 64 tysiące punktów. 64 tysiące punktów. No dobrze. Tak ta gra wyglądała. Mam nadzieję, że wam się podobała. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kolejnych odcinków. To ode mnie tyle. Cześć!